Witaj na kolejnej lekcji kursu maturalnego. Jesteśmy w dziale chemia kwantowa i zajmujemy się dzisiaj trwałością jonów, a ich konfiguracją elektronową. Plan lekcji jest taki. Będziemy sobie rozpisywać konfigurację tych poszczególnych jonów oraz będziemy przewidywać trwałość w tym przypadku kationów żelaza na drugim stopniu utlenienia oraz na trzecim stopniu utlenienia, ponieważ jest to dość istotne i ważne zagadnienie, jeśli chodzi o maturę. Żeby ustalić konfigurację anionu tlenkowego, wyjdę od konfiguracji elektronowej atomu tlenu. Tlen jest pierwiastkiem z grupy 16 z okresu numer 2, ma 8 elektronów, więc w rdzeniu atomowym mamy hel. Zaś elektronami walencyjnymi są te pochodzące z orbitalu zarówno s, jak i z orbitalu p, których oczywiście w sumie jest 6, bo tlen leży w 16 grupie. Rozpiszę powłokę walencyjną schematem klatkowym. Mam nadzieję, że wiesz, dlaczego tak rozpisałem orbital p. Jeśli nie, odsyłam cię do reguły Hunda. Zauważmy, że zarówno ten elektron, jak i ten elektron nie mają pary, czyli są niesparowane. Więc te dwa miejsca idealnie pasują nam dodatkowe dwa elektrony. I właśnie dlatego tlen tworzy jony 2 minus, ponieważ te dwa elektrony wchodzą na te puste miejsca w orbitalu p, w konsekwencji czego zyskujemy 2s2 oraz 2p, nie 4, tylko dodatkowe dwa elektrony 2p6, czyli w rezultacie otrzymaliśmy tak naprawdę konfigurację elektronową neonu. Przechodzimy do kolejnego kationu, kationu glinu. I znowu wychodzę od konfiguracji elektronowej w stanie podstawowym atomu glinu, gdzie w rdzeniu atomowym jest neon, czyli 10 elektronów, plus 3 walencyjne, 3s2, 3p1. Rozpisałem tutaj schemat klatkowy. Wiemy, że glin tworzy kationy trójdodatnie, więc ma nadmiar ładunków dodatnich, więc pozbywa się ładunków ujemnych. I pozbędzie się właśnie tych trzech elektronów będących na powłoce walencyjnej. Więc pozbywa się tego elementu, tych trzech elektronów. Zostaje sama konfiguracja neonu. I ta sama konfiguracja neonu to jest zarazem przedstawienie konfiguracji elektronowej kationu glinu. Można sobie zadać jeszcze pytanie, dlaczego glin na przykład nie przyjmuje 5 elektronów, żeby nie sparować na powłoce 3p wszystkich elektronów. To jest kompletnie niekorzystne energetycznie, jeśli chodzi właśnie o taką konfigurację atomu glinu. Po prostu łatwiej jest oddać 3 elektrony, niż tak naprawdę przyjąć 5 elektronów. Myślę, że przy kationie potasu już nie powinno być żadnych niejasności, ponieważ jego konfiguracja wygląda tak, że w rdzeniu atomowym znajdują się 18 elektronów, czyli jak w argonie, oraz jeden elektron na czwartej powłoce, którego potas chętnie się pozbywa. I w rezultacie potas przyjmuje konfigurację elektronową argonu. Spójrzmy teraz na atom żelaza, na żelazo i jego położenie w układzie okresowym. Jest to pierwiastek znajdujący się w czwartym okresie oraz w ósmej grupie układu okresowego, mający 26 elektronów. Zapis jego elektronów walencyjnych w schemacie klatkowym wygląda tak. Zajmiemy się najpierw kationem żelaza na drugim stopniu utlenienia. Popatrzmy na konfigurację w stanie podstawowym. Żeby żelazo mogło się pozbyć dwóch elektronów, oddaje te elektrony z powłoki 4s, czyli pozbywa się tych elektronów tutaj i oddając ma nadmiar dwóch ładunków dodatnich. Więc konfigurację elektronową dla tego jonu można przedstawić w następujący sposób, czyli po prostu jest to konfiguracja jakby w stanie podstawowym, ale bez orbitalu 4s2. Jeśli chodzi o kation żelaza na trzecim stopniu utlenienia, czyli musi się pozbyć trzech elektronów, mało tego, że pozbywa się z orbitalu 4s, oczywiście również się pozbywa, ale dodatkowo pozbywa się jednego elektronu z orbitalu 3d, na przykład
tego, w konsekwencji czego konfigurację elektronową tego jonu można przedstawić w następujący sposób, czyli pozbycie się orbitalu 4s2, tych dwóch elektronów, oraz jednego elektronu z orbitalu 3d, było 3d6, po pozbyciu się zostało 3d5. I teraz należy zadać sobie ważne pytanie. Który z tych jonów jest trwalszy i dlaczego? Musimy dokładnie przyjrzeć się orbitalom 3D zarówno dla kationu Fe2+, jak i dla Fe3+. Widzimy, że w Fe2+, ten elektron jeden został, czyli mamy jedną parę elektronów sparowanych, a tutaj ten elektron uciekł. Inaczej mówiąc, w kationie żelaza na trzecim stopniu utlenienia orbitalu 3D jest więcej elektronów niesparowanych, bo aż 5, a dla kationu żelaza Fe2+, są tylko 4 elektrony niesparowane. A zawsze trwalszy jest ten układ, który ma więcej elektronów niesparowanych, więc zdecydowanie jest to Fe3+, jest to trwalszy układ, ponieważ ma aż 5 elektronów niesparowanych w porównaniu do tego orbitalu 3D, gdzie tych elektronów jest tylko 4. O tym też mówi po części reguła Hunda, by ilość elektronów niesparowanych była jak największa. I podsumowując dzisiejszą lekcję. Na podstawie konfiguracji elektronowej możemy przewidzieć zarówno ładunek jonu, jak i nawet porównać trwałość tego jonu w porównaniu z innymi. A że jest to zagadnienie dość często wykorzystywane na maturach, dlatego zachęcam do dokładnego zapoznania się z tym tematem.